Kiedyś szukaliśmy u osób starszych mądrości. Potem przyszedł okres, kiedy zaczęliśmy myśleć, że hmm, starość jest czymś, co jest z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia społeczeństwa uciążliwe, męczące, niepotrzebne. A dzisiaj badania naukowe pokazują nam, że ponownie możemy uczyć się czegoś od osób starszych: uczyć się od osób starszych tego, jak być szczęśliwym. I o tym jest dzisiejszy odcinek. Nie wiem jakby, ale ja boję się starości. Boję się, że będę chory, będę zależny, że będę żył w biedzie, że mm, będę ciężarem dla innych. Boję się tego. Może być jednak tak, że padam w Prostą pułapkę, którą sam na siebie zostawiam, czy mój mózg na mnie zostawia. Myśląc o starości, skupiam się na tym, co jest w niej negatywne, co jest złe, co jest trudne. Tymczasem, i tutaj dochodzimy do czegoś, co jest bardzo interesujące z punktu widzenia szczęścia. Tymczasem okazuje się, że ludzie starsi w wielu społeczeństwach należą do najszczęśliwszych. Gdybyśmy chcieli to. Opisać wykresem, to powiedzielibyśmy: Mamy wykres w, w kształcie litery U. Osoby młode są szczęśliwe, potem osoby w średnim wieku, takie jak ja, są najmniej szczęśliwe, a potem, kiedy przybywa nam lat, znowu zaczynamy być szczęśliwi. Pytanie: dlaczego? Dlaczego osoby starsze są szczęśliwsze? Jak to wytłumaczyć? To wydaje się być kompletnie nieuzasadnione. No bo, dlaczego mielibyśmy być szczęśliwsi, kiedy jesteśmy starsi? Nasze możliwości fizyczne maleją, nasze możliwości robienia rzeczy, które nas ekscytują, zmniejszają się. Nasze możliwości umysłowe również ulegają ograniczeniu. Tak, to wszystko prawda. Ale jednocześnie badania pokazują wyraźnie: zmniejsza się nasza skłonność do depresji. Osoby starsze bardzo rzadko zapadają na depresję. Zmniejsza się nasz lęk, taki codzienny, i zwiększa się nasze zadowolenie z życia. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w Danii, badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, w Holandii wszystkie one pokazują wyraźnie, że ludzie starsi po prostu są bardziej zadowoleni ze swojego życia. Dzieje się tak z kilku powodów, o których dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć. Zrobiono kiedyś takie badania na, na zakonnicach. Zbadano je w jednym roku, pytając o to, czego doświadczają będąc w zakonie, jakie, czy są szczęśliwe wtedy, w tym, w tym, w tym momencie, czy życie jest trudne i no i Jakim się w ogóle wiedzie. A potem wrócono do tych samych zakonnic 14 lat później. 14 lat później zapytano je o szczęście. I co się okazało? Te zakonnice, które były szczęśliwsze, zapamiętały więcej dobrych rzeczy z przeszłości. Paradoks polega na tym, że kiedy badano je w przeszłości, Rozkład pozytywnych i negatywnych doświadczeń był taki sam dla wszystkich. A zatem zauważamy, że w pamięci osób szczęśliwszych eliminuje się złe wspomnienia i podkreśla się te pozytywne, te dobre. Im jesteśmy starsi, tym większą mamy skłonność do tego, żeby przypominać sobie dobre rzeczy, które przytrafiły nam się w przeszłości. I zapominać złe rzeczy, które przytrafiły nam się w przeszłości. A zatem, pierwszą, pierwszym powodem tego, że osoby starsze są szczęśliwsze, jest powiedzmy sobie taka wybiórcza pamięć. Przy czym wybiórcza, ale nakierowana na pozytywną stronę, a nie na stronę negatywną. Więc to jest pierwszy powód, dlaczego osoby starsze są szczęśliwsze. Druga, drugi powód, to jest bardzo podobny. Tylko nie dotyczy przeszłości, nie dotyczy pamięci, ale dotyczy teraźniejszości. Badania pokazują, że osoby starsze, doświadczając czegokolwiek, bardziej skupiają się na tych pozytywnych rzeczach, niż te negatywne. Na przykład badano wzrok, badano reakcję oczu. Osób w różnym wieku i pokazywano im filmy na YouTube. Niektóre śmieszne, niektóre sympatyczne, ale też takie, które były, były niezbyt miłe do oglądania. Okazało się, że osoby młodsze, szczególnie osoby w średnim wieku, zwracały większą uwagę na rzeczy negatywne, podczas gdy osoby starsze zwracały większą uwagę na, na rzeczy pozytywne. Dwa dni później, kiedy pytano ich, co zapamiętali z filmów, które oglądali. Znowu, osoby w średnim wieku pamiętały głównie złe rzeczy, osoby starsze pamiętały głównie rzeczy dobre. A zatem zapamiętujemy więcej pozytywów, plus z tego, co nam się na co dzień przytrafia, wybieramy więcej tych dobrych, dobrych rzeczy. Istnieją podejrzenia, że powodem tego, że stajemy się bardziej zadowoleni z życia na starość. Mam nadzieję, że nic się nie obrazi na mnie, że posługuje się terminem starość, wiek senioralny. Dobra, niech będzie starość. E, nie mam na, na celu obrażenia nikogo. Istnieją podejrzenia, że powodem tego, że jesteśmy szczęśliwiści na starość, są zmiany zachodzące w naszym mózgu. Czyli są jakieś biologiczne zmiany, które następują w naszym mózgu skąd się wzięły takie podejrzenia, a między innymi z tego powodu, że również u naczelnych widzimy podobne, podobną zależność pomiędzy wiekiem a szczęściem, jak u ludzi. Szympansy i orangutany trzymane w niewoli, obserwowane przez opiekunów, również wydają się być najszczęśliwsze, kiedy są młode i kiedy są najstarsze. Przyczyną tego, co obserwujemy, mogą być zmiany mózgu polegające na tym, że osłabia się ten ośrodek mózgu, który jest odpowiedzialny za zapamiętywanie i refleksję. Gdyby jednak tak było, musiałby to oznaczać, że ludzie, którzy chorują na Alzheimera, byliby najszczęśliwsi na świecie, a nie są. Więc prawdopodobnie to wyjaśnienie dotyczące roli zmian w mózgu nie jest najlepsze, a przynajmniej nie jest wystarczające. Dlatego dzisiaj nasze poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego osoby starsze są szczęśliwsze, idą raczej w kierunku wyborów, zachowań, w kierunku sposobu myślenia. Powiedziałbym kolokwialnie. Jednym z powodów, dlaczego osoby starsze są szczęśliwsze, jest to, że mają, nieładnie to zawsze, wywalone. Czyli, krótko mówiąc, nie przejmują się pierdołami, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Na przykład, było takie badanie, w którym ludzie w różnym wieku stawali przed kamerą, i osoby starsze nie miały z tym żadnego problemu. Nie przejmowały się tym, jak wypadną, jak zostaną ocenione. Nie, nie przejmowały się tym, co pomyślą sobie inni osoby młodsze. Zdecydowanie były bardziej przejęte i bardziej interesował ich wynik. Jak wyszedłem, tak? Więc to jest jedna z rzeczy, która przychodzi z wiekiem, wydaje się przychodzić z wiekiem. Przestajemy się pewnymi rzeczami przejmować. Osoby starsze skupiają się również na tym, co przynosi im przyjemność. Dlatego niektórzy mówią o tym, że mając 80 lat. Dwie rzeczy dominują w naszym, kiedy mamy 80 lat, dwie rzeczy dominują w naszym życiu. Miłość i drobiazgi. Skupiamy się na tym, co jest przyjemne. Nie chcemy tracić czasu na robienie rzeczy, które są nieprzyjemne, złe, męczące. Ostatnia rzecz, o której powiem, która tłumaczy, dlaczego osoby starsze są szczęśliwsze, to zmiana celów. Zmiana myślenia o celach. W życiu. To jest coś, co wydaje być się zdroworozsądkowo uzasadnione. Kiedy jestem osobą starszą, myślę o tym, ile czasu mi jeszcze zostało. I nie chcę tego czasu tracić na osiąganie celów, które nie są dla mnie istotne. Z perspektywy wieku wiem, że pewne rzeczy, o, których, o które zabijają się ludzie młodzi, tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Wraz z wiekiem zmieniają nam się cele. Cele zawodowe, cele dotyczące posiadania, cele dotyczące osiągnięć, cele dotyczące codziennego funkcjonowania. To samo, to jest bardzo ciekawe dla mnie. W pewnym badaniu wyszło, że to samo zauważamy wśród osób, które na przykład, cierpią z, z powodu HIV. To samo zauważyliśmy wśród Amerykanów. Po 11 września, nagle ludzie zmienili swoje cele. Po co ja będę myślał o tym, co będzie za 20 lat, skoro mogę tej, tej, tej przyszłości w ogóle nie dożyć? Zaczęli korzystać z życia tu i teraz, nie odkładając tego na kiedyś, bo to kiedyś może po prostu nie nastąpić. A w takim razie, wydaje się, że chcąc być szczęśliwym, musimy się skupić na tym, co jest tu, teraz. Musimy się skupić na tym, jakie drobiazgi miłe, fajne nas otaczają, czego doświadczamy. Musimy się skupić na tym, żeby zapamiętywać dobre rzeczy, a nie te złe. W końcu musimy mieć wywalone. I z tym was dzisiaj zostawiam.